No cześć, mamy cieplutki piąteczek. Stęskniliście się na pewno za nami już, prawda? No, my za wami na pewno. Święta idą, tydzień mieliśmy troszeczkę posiekany, bo tak naprawdę nie było żadnych dużych rzeczy. To jest sporo małych pierdółek, o których wam, mam nadzieję, szybko powiemy. Umówmy się, że naszym prezentem od zająca dzisiaj będzie to, że spróbujemy się streścić i dać wam mnóstwo czasu, bo na pewno już tęsknicie, żeby wrócić do zakupów przedświątecznych i do sprzątania przedświątecznego, bo to są te najbardziej atrakcyjne rzeczy, które się święta znają. To nie gadaj, tylko jedziemy. Od czego zaczynamy? Zacznijmy polskie Samsung premiery? Galaxy A60 pojawi się, z tym, że słuchajcie, zarówno A60, jak i A40S pojawiły się w Chinach. Tak naprawdę A60 jest którymś odpowiednikiem, którego już nie pamiętam w tej chwili, chociaż specyfikacja nie jest jakby identyczna. Natomiast A40S jest naprawdę identyczny poza procesorem jak Galaxy M30, którego specyfikacja się znacznie wcześniej pojawiła. To, co warto wspomnieć o tym A40S, to jest na pewno to, że jest super AMOLEDowy wyświetlacz 6,4 Full HD Plus i bateryjka 5000 mAh. To jest spory atut. I to jest najfajniejsza rzecz, jaka jest z nim związana, z tym, że jego prawdopodobnie u nas nie będzie. Skoro jest M30, to dokładnie nie będzie A40S. Ale cena też jest dosyć fajna, bo po przeliczeniu z yuanu wyszło niecałe 850 zł, także. No tak, tylko także wiesz co, ja tak sprawdzałem, bo Adam oczywiście ceny przeliczał, ale miał po jednej cenie, natomiast w wersji pamięci jest więcej. W związku z tym nie wiem, czy wiesz, której to jest wersji ceny. Wiesz co, zdaje się, że tej najniższej, o ile dobrze, bo inaczej 6 plus 64, o. Okay. To jest ta cena. Z kolei Galaxy A60, słuchajcie, to jest wyświetlacz, o niespodzianko, TFT, a nie AMOLEDowy. Tak, ale za to z dziurką. Z dziurką, tak. Ma rzeczywiście dziurkę w lewym górnym rogu z przednim aparatem. Czytnik ma z tyłu z kolei w odcisku palców. Wyświetlacz 6,3 Full HD Plus, Snapdragon 675. Odpowiednik europejski pewnie będzie miał Exynos albo ma Exynos, bo jak mówiłem, odpowiednik jest troszeczkę inne dane ma. Wersje pamięci 6 albo 8 RAM, 64 albo 128 flasha. Bateryjka tym razem troszeczkę słabsza, bo 3,5 tysiąca mAh. Aparaty z kolei. Z tyłu ma 3. 32 plus 8 plus 5, z przodu ma za to 32. I to właściwie tyle. Dwa smartfony, które prawdopodobnie nie mają szansy u nas się pojawić pod tymi nazwami. Jeden, jak słyszeliście, w zasadzie będzie, jako M30. Drugi też będzie, nie pamiętam nazwy, słuchajcie, ale to Dalibóg. No tak, i trzeci też nie będzie, bo w końcu ten taniutki A2 Core się pojawił. Pojawił się w Indiach. Czwarty raz mówimy o tym. Słuchajcie, dobra. Mocno low-endowy telefon, ja tylko powiem o nim tylko tyle, że po przeliczeniu z rupii kosztuje 323 zł i skończmy już, bo żeśmy o nim gadali, specyfikacje macie na dole i specjalnie nie ma o czym opowiadać, bo to jest prosty, tani telefon. Indyjski przebój po prostu. No. Poza tym dwa Honory się pojawiły w tym tygodniu. Właściwie jeden Honor się pojawił w tym tygodniu, a drugi się pojawił w zapowiedziach. Ten, który się pojawił w tym tygodniu na dobre, to jest ten, o którym mówiliśmy w zeszłym też tygodniu, a mianowicie 20i. I to jest maszynka oparta o Kirina 710. No to co ma może fajne, to nie wiem właściwie. Mnóstwo wersji pamięci. Sorry, Snapdragona chyba, nie Kirina. Kirin nie jest Snapdragon? O, patrz. Mnie się zdaje, że Kirin. Dobra, wiecie co, sprawdźcie sobie w specyfikacji, bo numerek jest ten sam. 6,21 wyświetlacz Full HD Plus. W wersji pamięci jest sporo, bo jest 4,6 RAM, 64 GB. Ale są różne kombinacje. 256 flasha. Aparaty fotograficzne z tyłu, potrójne oczywiście z dwójką, która nie robi prawie nic. 32 megapiksele z przodu. No jest, poza tym, że jest. I teraz tak, Adam wyliczał ceny poszczególnych wersji i 6,64 kosztuje 905 z yuanów bezpośrednio przeliczone, 4,128 kosztuje 905, czyli ceny są identyczne. Zobaczcie, 6,64 albo 4,128. Tutaj tracimy na ramię, tutaj na flashu. Cena jest podobna. Natomiast wersja 6128 kosztuje 1075 zł, a 6256
1245 zł przeliczane na żywca z juanów, powtarzam, byście później mieli tak. No i warto wspomnieć, za niskie ceny podałem. Bo to jest dosyć ciekawe. Słuchajcie, ten telefon ma NFC, co generalnie się zdarza rzadko w chińskich produkcjach z tej półki. No w każdym razie miła odmiana. No w każdym razie fajnie, że jest. No zawsze to jest jakiś dodatkowy bonus, który mamy w tym. Drugi Honor to jest Honor 8S i Honora 8S jeszcze nie ma. Honor 8S jest właściwie w tej chwili wyłącznie w przecieku, pojawiły się rendery, także to już wiemy. Wiemy, że to jest w zasadzie low-end, no taki troszeczkę lepszy low-end. W każdym razie wyświetlacz 5.7, ale HD+, tylko. Helio A22, jeżeli chodzi o serducho, 3 giga RAM, 64 giga flesza, baterijka 3020, dwa po jednym aparacie z przodu, po jednym z tyłu, 13 megapikseli z tyłu, z przodu. Nie ma podanego jeszcze w tej chwili aparatu, także nie wiem. I on jest właściwie w zapowiedziach, pojawił się, będzie. Jeszcze jedna rzecz, o której może warto powiedzieć, to Honor 21 maja będzie miał premiery w Londynie. I będzie to cała seria, prawdopodobnie Honor 20 albo część serii Honor 20. Pojedziemy, zobaczymy, obiecują dobre aparaty fotograficzne. Zobaczymy, co tam mają. No, to jeżeli chodzi o honory, tak jak patrzę w tej chwili, chyba wszystkie wymieniłem. Tak. Pojawił się w tym tygodniu również Asus. Aż mi przez gardło nie chcę przejść, że nowy, bo to jest Asus Zenfone Live L2. I on, słuchajcie, jest identyczny jak L1. Nie wiem, czy Asus po drodze się zdecydował, że L1 rozklonuje na dwie nazwy, czy jakoś coś zrobi. L1 są trzy różne wersje. Jedna z tych wersji to jest właściwie L2. Przedziwne, no tak, ale L2 też ma dwie wersje, bo różne aparaty mogą być, no tak, różne procesory. Tak. I to, ale mówię, to jest taki low-endzik. Nikt się nie połapie po prostu. To jest low-endzik, 5,5 cala HD+, 2 giga RAMu, 16 albo 32 pamięci wewnętrznej, bateria 3000, czyli tak mocno standardowo, ale z rzeczy ważnych 3 osobne gniazda na karty, nie trzeba rezygnować z dual SIM, żeby używać microSD. Z przodu 5 aparat, z tyłu 8 albo 13, zależnie od pamięci, bo tak naprawdę te pamięci determinują. I 16 i Snapdragon 425 albo 430, no i wiadomo, 16 to jest ta słabsza konfiguracja pamięci wewnętrznej, ten, który ma 32 pamięci wewnętrznej, ma też lepszy procek i lepszy aparat. Tak to wygląda. Znamy polskie ceny na Xiaomi Mi 9 SE. Nasze ceny to jest tak: za wersję 64 giga 1500 zł, za wersję 128 giga 1600 zł. Stosunkowo fajne. Dobre ceny. Jeżeli jesteście miłośnikami Avengersów i nie boicie się kupować w krajach egzotycznych, to w Malezji pojawiła się wersja Oppo F11 Pro, wersja Avengers. Z logo Avengersów z tyłu, z bardzo ładną, błyszczącą obudową i ze 128 giga pamięci flash, i to jest ładna odmiana od wersji podstawowej, dlatego że wersja podstawowa jest tylko 64 giga flasha, jeżeli pamiętam dobrze. Pojawiła się również informacja o Galaxy Note 10, że będą dwie wersje. Dwie wersje mają być 6,28 cala i 6,75 cala, a do tego jeszcze dodatkowe dwie wersje, bo każda z tych pojedynczych wersji z różnymi wyświetlaczami będzie w wersji 4G i wersji 5G. Czyli tak naprawdę będą cztery warianty, ale dwa. O, to tak zabawnie. Mamy daty premier. Ja powiedziałem o jednej, o dacie honorów, natomiast poza tym jeszcze Redmi 3 zapowiadany jest na 24 kwietnia i OnePlus 7 na 14 maja. OnePlus chyba w dwóch wersjach, tak? Jeżeli no tak, bo jest plotka, że będzie teraz 7 Pro jeszcze, ale kurczę, trochę ciężko mi w to uwierzyć, bo no, dotąd OnePlus pokazywał jednego flagowca i potem drugiego te. Znaczy tak, mało wiadomo o tym podstawowym, z tego co wiem, bo jedne, co do czego są leaksterzy zgodni, to, że będzie miał jeden z aparatów 48 megapikseli z taką matrycą. Natomiast Agarwal, nasz dobry znajomek z Twittera, który rzeczywiście jest całkiem fajnym autorem przecieków, powiedział coś na temat wersji Pro. Jeżeli chodzi o wersję Pro, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że będzie wyświetlacz AMOLEDowy, trzy aparaty z tyłu, wyświetlacz o rozdzielczości UHD+, co mnie nieco zdziwiło, ale cóż, OnePlus, oni mogą szaleć. I odświeżanie 90 Hz, USB 3.1, bateryjka 4000 i ładowanie 30 W ładowarką. Także
tyle. Nie jest to nic pewnego oczywiście, niemniej są to dane, które właściwie można przyjąć, że są możliwe. Co jeszcze? Motorola Moto Z4, 6,4 cala, wyświetlacz OLEDowy Full HD+, czytnik w ekranie, Snapdragon 675 i wersję pamięci 4,6 RAM-u, 6,428 flesza, aparacik 48 z tyłu, 25 z przodu. Tak, ale powiedz, skąd to wiadomo, bo to są informacje jeszcze nieoficjalne. To są informacje nieoficjalne. Ktoś tam dotarł do wewnętrznych dokumentów w Motorola. Wierzymy lub nie wierzymy. Tak, twierdzi, że dotarł. Tak, dobrze Jacek to ujął. Twierdzą, że dotarli. Wierzymy albo nie wierzymy, no to już na dwoje babka wróżyła, ale no, dane są dość dokładne i dość prawdopodobne w sumie. Warto jeszcze przypomnieć, że ten telefon, podobnie jak pozostałe Moto Z-ki, będzie wspierał moduły Moto Moc, a co za tym idzie, teoretycznie, no praktycznie to nie wiem, będzie mógł obsługiwać 5G, no bo jest Moto Moc z 5G. No, znaczy nie on będzie mógł obsługiwać, no, bo też zauważyłem, raz że będzie mógł obsługiwać. Modułem. Jak sobie moduł kupicie, to będzie wtedy mógł obsługiwać. No ale to i tak. Jak sobie moduł 5G kupicie, to każdy z tych, który moduł obsługuje, będzie obsługiwał 5G. No w sumie też prawda. Pierwszy z naszych ulubionych Kickstarterów, czyli Event Blast z kolei, podał nazwy motek, które no, pojawią się w najnowszej serii One, czyli Motorola One Power, Motorola One Vision i One Action. I ten Action mnie zastanawia, bo kurczę, no pamiętacie, chyba z tydzień czy dwa temu mówiliśmy, że są przecieki o Motorola z potrójnym aparatem fotograficznym i nawet z poczwórnym. No i teraz tak, ten Vision się nasuwa, no coś tam z obrazem, nie? Więc takie oczy zrobiłem. Nie? Takie oczy zrobiłem. Oj, rany, zrób jeszcze, Motorola z trzema aparatami będzie. No w sumie no nie wiadomo, bo Action można pomyśleć, a Action, czyli akcja, fotografia, filmowanie, tak? Może to jest ten z czterema obiektywami. A kurczę, ja bym wolał, żeby zrobili taką, ten jakiś taki wytrzymalszy telefon. Swego czasu była taka motka. A może będziemy jedną z telewizji mobilnych, które będą proponowały Action, albo mecze, albo seriale, albo inne Action. A może będzie można nim rzucać do celu. I to wtedy no, też będzie Action całkiem. Kurczę, jak ta Motorola się nazywała? Ty pamiętasz, bo mi kurczę uciekło. Tam, co się nią rzucało do tak, celu? Tak, 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 tak. Z takim wzmocnionym ekranem. On był z taką dodatkową warstwą miękką. O Jezus, wyleciało mi z głowy zupełnie ta nazwa, ale to znajdziecie pewnie, albo ktoś w komentarzach przypomni. Poza Motorolami pojawiła się również jeszcze zapowiedź, co znaczy ta zapowiedź była już wcześniej, ale pojawiła się jakaś taka bliższa zapowiedź premiery Mate 20X 5G, Mate 20X, którego u nas nie było dostępnego w sprzedaży. Można go było sobie kupić ewentualnie za granicą. To jest, jeżeli pamiętacie, ten Mate z największym wyświetlaczem. Zresztą bardzo fajnie, jak go miałem. No, kawał telefonu, ponad 7 cali, nie? Tak, ponad 7 cali. Z tym, że smutną informacją jest to, że w odróżnieniu od głównej wersji, ta, która będzie obsługiwała 5G, ma mieć mniejszą bateryjkę, bo tylko 4200 mAh. Przypomnę, że ta główna miała 5000 mAh. No tak, przy 5G, które będzie prądożerne, to wygląda trochę słabo, ale Huawei chyba też o tym wie, bo będzie szybsze ładowanie za to w tej wersji. Tak, to jest taka... Więc tak, jakaś taka rekompensata, nie? Huawei, a nie pierwsze. Już kiedy zostaje zmniejszona bateria, oczywiście jakiejś wersji smartfona, natomiast jest dodane szybkie ładowanie, tam będzie 30-watowe ładowanie szybkie. Nie no, miło, że próbują jakoś zrekompensować. Super, 40-watowe, nie 30-watowe. Pomyliło mi się z tym wcześniejszym. I teraz tak, jeszcze Lenovo. Lenovo się jak zwykle chwali znacznie przed premierą smartfonem, który prawdopodobnie na premierze nas rozczaruje. Najnowszy smartfon Z6 Pro ma mieć 4 aparaty, pojawiły się rendery, chyba nawet zdjęcia się. Tak, i kurczę, znowu nie widać ani nocza, jest ramka ekstremalnie wąska, a pewnie znowu wyjdzie tak, jak już kiedyś zrobi. No zobaczymy. Śliczny, czerwony kolor, fajny błyszczący. Tak jest krecha od aparatu. Każdy by brał po prostu. Każdy by brał. No, no, taka krecha jak w Honorach to chyba jest, jeżeli nie wiem. W
Honorze 8X zdaje się taka kreka jest. Ja nie kojarzę, ale no może przez całą długość, tak? Tak, tak, tak. No, tylko, że tam jest taki raczej gradient. To Honor ma chyba fakturkę jakąś. To znaczy Honor ma matowy ten pasek z aparatami, natomiast resztę ma na wysoki powierzch błyszczącą. Nie wiem, my już się te Honory mylą. Natomiast ten pasek jest rzeczywiście matowy. Jest ostatnia rzecz, właściwie zostawiłem na koniec głównie, masz coś jeszcze poza Wiesz Samsungiem? Co, no tak, no jeszcze mam Samsunga, ale to tak na szybko, S10 wersji 5G, nowym królem w DxO, jeżeli dla kogoś ranking DxO jest istotny, ale no dobra, może ktoś taki jest, no to w tej chwili jest teoretycznie najlepszy fotograficzny smartfon, chociaż zaznaczmy, sumaryczna liczba punktów jest taka sama jak w przypadku Huawei'a. Tyle, że Samsung dostał więcej za wideo, bo dostał 100 i to jest jak dotąd chyba najlepszy wynik za wideo, ile dobrze pamiętam. Znaczy tutaj akurat trzeba się z tym zgodzić, że nie, Samsung od zawsze ma bardzo dobry interfejs do nagrywania wideo. Nie, no to po prostu To jest i dobra jakość, i dobrze są te kodery użyte, także filmy wychodzą oczywiście bardzo teraz, fajne. Teraz, dobra, no tak. Chodzi o samo DxO, sorry, ale... No właśnie. Tak, teraz jeszcze powiem coś, za co Samsung powinien mi zapłacić, ale na pewno nie zapłaci. Większość naszych materiałów robimy na Samsungu, także no, tego. No dlatego, że jemu jest tak wygodnie, nie dlatego, że to jest najlepszy smartfon na świecie z przednią kamerą rejestrującą wideo. Ale tylną też. Jak tylną? Przecież tylną na no dobra, dobra, to ja teraz czekam na przelew od Samsunga i jedźmy z tym, co chciałeś powiedzieć, no, bo może, domyślam się, może, o co może chodzi. Kupi za to gimbala, żeby tak nie trzęsło. Jeszcze musimy powiedzieć o czymś, co mnie rzeczywiście w tym tygodniu chyba najbardziej zainteresowało, mianowicie amerykańscy dziennikarze dostali od Samsunga znacznie przed premierą Folda. Dostali tego Folda najpierw na jakiegoś rodzaju prebriefingu, dlatego że były materiały z tego prebriefingu i na przykład jeden z dziennikarzy Verge, taki duży amerykański serwis, bardzo słynny, obecny właściwie wszędzie, mówił na przykład o tym, że nie spodziewał się, że dostanie do ręki gotowe urządzenie, spodziewał się raczej jakiegoś prefabrykatu, który będzie tak średnio działający i średnio funkcjonalny, natomiast bardzo się cieszył, że dostał do ręki rzeczywiście fajną, zwartą bryłę smartfona i że jakby jest to coś rzeczywiście fajnego, coś wysokiej jakości, coś, co będzie się dobrze używało. I również ten dziennikarz plus kilku innych dziennikarzy w tym tygodniu narzekało jednak, że po jednym, po dwóch dniach zepsuł im się wyświetlacz Folda. Po pierwsze okazało się, że część dziennikarzy zdarło powłokę zewnętrzną tego wyświetlacza, której zdzierać nie należało. Oni się bronili tym, że na ich egzemplarzach nie było napisu, który jest na wersji sprzedażowej, tej przedsprzedażowej podobno, żeby nie dotykać tej powłoki. Jest na pewno, bo widziałem zdjęcie tego napisu. No, oni pewnie dostali bez tej owiki takiej transportowej. No tak, no, dlatego. Można było myśleć, że głupi amerykańscy dziennikarze, tak? No ale to są dziennikarze branżowi. Kurczę. Oni jednak niektóre rzeczy czytają, Jacek, które są na tym. Tak. Jeżeli bronią się, że nie dostali w adnotacji o tym, żeby nie zdzierać, no to nie dostali. Ale wiesz co, ja swego czasu testowałem telefon marki, której nie wymienię. I też z niego też wydawało mi się, że ma folię, ale ciężko ją było odlepić. Zacząłem, próbowałem, w końcu zadzwoniłem do nich. No, potwierdzili, tak, to jest folia, trzeba ją po prostu na hama zerwać, bo nam coś nie wyszło. Natomiast, no nie wiem, ja zadzwoniłem, nie ryzykowałem, że to zepsuję. Nie wiem, no tamci widocznie byli tak święcie przekonani o swojej racji i wiedzy, Najwyraźniej stwierdzili, że to była folia. W każdym razie część zerwała, ale część nie zerwała. Tak, no. Natomiast wyświetlacze zostały uszkodzone i w przypadku jednych, i w przypadku drugich. Znacznie większe uszkodzenia są oczywiście w przypadku zerwania tej folii ochronnej. No ja tak, wam no, przypomnę, to, że ten elastyczny wyświetlacz w Foldzie jest bardzo podatny na uszkodzenia mechaniczne, na zarysowanie, ponieważ on jest plastikowy zwyczajnie, to nie jest szkło. Szkło się nie wygina w ten sposób, przynajmniej jeszcze nie. A Mate X też ma tworzywo, nie? Czy tak, ma szkło? Czy, no tak, nie, wszystkie te elastyczne musi mieć tworzywo. Będą miały pewnie ten sam problem, podejrzewam. W każdym razie zgłaszali dziennikarze albo migającą na przykład jedną połowę wyświetlacza, albo wyraźny znak złamania. Siada w tym zgięciu, po zgięciu, jakby było... Natomiast dziennikarz Wercza z kolei zgłaszał wybrzuszenie pośrodku ekranu. Jakby. On nie zdejmował tej folii, natomiast pojawiło się wybrzuszenie i to ewidentnie mechaniczne. Tak jakby ten zawias mu się rozwalił i wypchnął ekran od dołu. No. Tak to wyglądało. W każdym razie niektórzy nazywają to w
Foldgate jakąś aferą kolejną Samsungową. Jest mowa o tym, że Samsunga nie stać jakby na kolejną aferę podobną do tej, jaka była w przypadku Note 7, w przypadku wybuchających baterii. Natomiast to jakby nie jest to. Tutaj nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia czy zdrowia użytkownika. Natomiast jest wyświetlacz, który według mnie, i to nie tylko w przypadku Samsunga, bardzo możliwe, że w przypadku Mate X będzie tak samo, jest wdrożony troszeczkę za szybko. Dokładnie. Do sprzedaży. Tu warto zaznaczyć, że no Mate X nie poszły do ludzi na dłużej, więc jakby nikt nie miał szansy go popsuć, nie? Myśmy rozmawiali w zeszłym tygodniu, nie wiem czy pamiętacie, ja mówiłem Adamowi, że w Foldzie wyświetlacz ma większą szansę na zepsucie. No. Myśląc o tym, że po pierwsze on jest zaginany troszeczkę mocniej. Ten promień zgięcia jest większy, no. W Mate X. Zgadza się. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że każde ziarenko piasku, które wam wpadnie pomiędzy jeden a drugi wyświetlacz, już powoduje nieodwracalne uszkodzenia, przynajmniej na tej powłoce zewnętrznej wyświetlacza. No tak. Tutaj też ten dziennikarz z Verge'a sam nie zauważył. Jego fotograf zwrócił mu uwagę, że są przy takie zdjęciach, górki. Przy zbliżeniach wyświetlacza widać po prostu dołki. Górki, no. Dołki, tak. Czy górki właśnie, no. Zrobione przez coś, przez co zarysowało kawałki mechanizmu. Znaczy, nie mówisz o tych rysach. Tak, o rysy, taki, znaczy to właściwie nie rysy, tylko wgniecenia, jakby zrobione przez ziarenka piasku zwyczajnie. No. Przez ziarenka piasku, czy ziarenka jakichś zanieczyszczeń, które miał w kieszeni. Piasek chyba by tak, nie wiem, bo to takie było... No nie wiem, no dobra, słuchajcie, to tak, jest... Tak czy inaczej... Tak czy problemy inaczej, wieku dziecięcego chyba wychodzą. Samsung nie zdecydował się ani na przełożenie daty premiery, ani na przełożenie kalendarza imprez związanych z promowaniem na przykład Folda, w związku z tym to wszystko odbędzie się na czas. Cały zapas Foldów przygotowany do przedsprzedaży, jak informuje Samsung, został wyprzedany, tak? Rozszedł się. No także może być wesoło, jak one pójdą do ludzi i ludzie też je popsują. Ja czekam troszeczkę, przyznam, z duszą na ramieniu, dlatego że dziennikarze są jednak ludźmi świadomymi tego, że biorą do ręki stosunkowo kruche urządzenie, jakim jest smartfon, bez względu na to, czy to jest składane, czy nieskładane. I oni, wydaje mi się, troszeczkę bardziej uważają i myślą. Użytkownik końcowy nie zawsze jest użytkownikiem myślącym. No takie zasadzie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie ma obowiązku być użytkownikiem bardzo myślącym. To prędzej. Ma obowiązek używania smartfona tak jak każdego innego. Tak. I tutaj obawiam się, że możemy mieć do czynienia po prostu z całą falą zwrotów, bo jeżeli ludzie uszkodzą te wyświetlacze, tak może to być. To pójdzie momentalnie. Ale wiesz co, zwróć uwagę na to, że to raczej nie trafi do takiego przeciętnego użyszkodnika, tylko raczej do maniaków, do gadżeciarzy, tak, którzy będą chcieli mieć coś unikalnego, coś nowego. Ale ci są jakby z gruntu bardziej świadomi. Wyobraź sobie, że wywalasz takie pieniądze na innowatorskiego smartfona i nie możesz go normalnie używać, tylko musisz na niego huchać i dmuchać. No kurczę, coś wiesz, coś by było w takim wypadku nie tak. Tak, ale w momencie, gdybym ja się teraz zdecydował na zakup Folda, zakładając, że mam taką kasę, no to kurczę, brałbym pod uwagę to, że to jest to jest w zasadzie niemalże prototyp jeszcze i może coś być z nim nie tak, nie? To nie jest tak komunikowane. W przypadku żadnego z tych smartfonów z elastycznymi ekranami nie masz komunikatu pod tytułem o rany, postawcie na półce i nie ruszajcie. Nie. Tylko jest to smartfon do normalnego użytkowania. I jeżeli się okaże, że w stosunkowo krótkim czasie, przy tym w miarę normalnym użytkowaniu, bez jakiegoś forsowania urządzenia czy konstrukcji, coś jest nie tak, no to ludzie momentalnie wyjdą z tym na zewnątrz, tak? I nie będzie przebacz. Podejrzewam, że w tym momencie ktoś w Huawei'u powinien posiedzieć i podrapać się w głowę, czy aby na pewno chcą go wprowadzać do sprzedaży, bo może być dokładnie to samo, tylko w inną stronę, tak? Bo w inną stronę jest zawijany ekran. Wiesz, Mate X ma w zapowiedziach od razu pokrowiec, tak? No Samsung chyba też daje jakiś pokrowiec. Możliwe. Nie wiem. Chodzi mi po prostu o to, że tutaj jakby producent jest również świadom. Ja podejrzewam, że Samsung również był świadom tego, co wprowadza na rynek, wprowadzając. Jednak na to ryzyko się zdecydował. Mówię, ciekaw jestem, co będzie. Mam nadzieję, że nie skończy się to tym, że zarzucimy tą technologię na następnych kilka lat. A ja myślę, że to tak właśnie będzie. I ja bym się nie zdziwił. Co prawda tak się pewnie nie stanie, ale wcale bym nie był zaskoczony, gdyby Huawei ogłosił, że jednak odkładamy premierę rynkową Mate X. Ja sobie trochę tego nie wyobrażam. Pokazaliśmy, że możemy, a teraz sobie idźcie i poczekajcie jeszcze parę lat, aż to dopracujemy. Trochę sobie nie byłbym tego nie zaskoczony. Wyobrażam.
A ty będziesz na tym, na Foldzie, zdaje się, tak? Nie powinniśmy o tym mówić, ale... Nie, no... Bo, no tak, no prawdopodobnie... Znamy datę premiery, że będzie 25 w Stanach. No u nas też kiedyś będzie. W związku tak, z tym jestem ciekaw, czy masz jakieś no, w planach... Prawdopodobnie, jeżeli się nic nie wywali, to tak, będę mógł pomacać. O, to od razu wam powiem, że możliwe, że w przyszłym tygodniu nie będzie tygodniówki. A, to prawda, bo rzeczywiście mamy nawarstwienie imprez. Nie wiadomo, czy damy radę. Jak damy, to będziemy, ale się nie zdziwcie, jak nas nie będzie. Postaramy się, ale no mówię, nie zabijajcie, będą inne materiały. Może się zdarzyć, że nas nie będzie. Ale będą inne materiały za to i niekoniecznie mówimy tutaj o Foldzie. Więc stay będzie tuned, oglądać, jak mawiali starożytni Amerykanie. I na koniec, słuchajcie, chcielibyśmy wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt, żebyście mogli odpocząć z rodziną, jeżeli lubicie, a bez rodziny, jeżeli nie przepadacie ze swoją rodziną. Żebyście złapali oddech, żebyście złapali trochę tego słońca, które nam tutaj świeci z góry, jest bardzo fajne po tej zimie, dosyć długiej, ona zawsze jest. Mokrego dyngusa takiego soczystego. Mokrego dyngusa, wesołych jajek. Króliczka, króliczka panom szczególnie życzymy. Bawcie się dobrze, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych tygodniówce. Cześć!